7 sierpnia zebrał się zarząd Porozumienia partii Jarosława Gowina, który miał podjąć decyzję, co dalej z koalicją, co dalej ze Zjednoczoną Prawicą. Został co prawda na tym zarządzie zgłoszony przez Jana Strzeżka. No trudno jest odmieniać, który jest szefem gabinetu politycznego Jarosława Gowina, wniosek o wyjście z koalicji, ale sam wnioskodawca go w końcu wycofał. Za to postawiono 3 twarde warunki właściwie PiS-owi, a właściwie reszcie Zjednoczonej Prawicy. I o tym z Andrzejem Potockim i Jakubem Maciejewskim, publicystami Tygodnika Sieci, za chwilę porozmawiamy. A teraz co powiedział, co oznajmił Jan Strzeżek po tym posiedzeniu zarządu Porozumienia? Nie poprzemy zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia naszych postulatów. Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Bo w polityce jesteśmy po to, aby budować lepszą przyszłość dla Polski i Polaków, a nie trwać przy władzy za wszelką cenę. No właśnie, nie za wszelką cenę, a Ryszard Terlecki po tym oświadczeniu Porozumienia powiedział, wicemarszałek Sejmu, powiedział, nic specjalnie nowego się nie wydarzyło. W sprawie stanowiska koalicjanta zapewne dojdzie do spotkania liderów koalicji. I teraz jak Jan Strzeżek, młody polityk, który startował w wyborach do samorządu warszawskiego jeszcze jako student prawa i udało mu się zostać radnym w kadencji 2019-2023-2024, bo to pięcioletnie. No w każdym bądź razie polityk, no powiedziałabym, z krótkim życiorysem. Jak się odniósł do tego, co powiedział Ryszard Terlecki? Bardzo proszę. To tylko marszałek Terlecki, czekam, aż ktoś poważny z Prawa i Sprawiedliwości zabierze głos. Marszałek Terlecki to niepoważna postać Prawa i Sprawiedliwości? No myślę, że nikt tak nie wypełnia definicji niepoważnego jak marszałek Terlecki. Jeżeli te 3 warunki nie zostaną spełnione, to po prostu Porozumienie wyjdzie z koalicji. Zresztą taki wniosek dzisiaj został również złożony na zarządzie partii. A co się z nim stało? Schował go pan pod sukno? No, przyznaję, sam go zgłosiłem, bo uważam, że pewne granice zostały już przekroczone. Zresztą pod tym wnioskiem podpisało się kilku innych członków Zarządu Krajowego Porozumienia. Ale gdy zostało zaproponowane takie stanowisko, twardo mówiące, że albo zostanie Lex TVN zmienione, albo zostanie sprawy podatkowe, które w tej chwili mają uszkodzić jeszcze bardziej polskich przedsiębiorców, oraz sprawy dotyczące samorządów, które na Polskim Ładzie również będą bardzo stratne, no to inaczej Porozumienie wychodzi z koalicji. Jak tak sobie porównuję dwie postacie, pana Ryszarda Terleckiego i Jana Strzeżka, to przychodzi mi na myśl taki fragment skeczu z kabaretu Tej w odniesieniu do tego drugiego polityka, młodego polityka, który dopiero startuje w polityce. Tam była taka postać, który Boluś, i Laskowiak mówił, to jest Boluś. Życiorys ma krótki, urodził się i już, Kuba. No cóż, marszałek Terlecki faktycznie ma ogromne doświadczenie w polityce. Jest historykiem, profesorem, jest człowiekiem, który dokonał też pewnego przełomu w rozliczaniu PRL-u. To znaczy on opisał swojego ojca jako tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa i odciął się od tego. Mówi, nie utożsamia się z tym. No ojca tam cenił za to i za to, ale potrafił powiedzieć wprost, z tym się nie zgadzam, potępiam. Dedykuję ten epizod Ryszarda Terleckiego pani Monice Jaruzelskiej. Można kochać ojca, ale stwierdzić, że jednak popełniał błędy. No ale tutaj akurat był nawet zbrodniarzem. W każdym razie z Gowinem się, bez Gowina będzie bardzo trudno rządzić. No te 4 szable w Sejmie są ważne, ale jak widzimy, z Gowinem się nie da rządzić wcale, więc warto sobie postawić pytanie, czy to tak ma wyglądać, że na każdy najmniejszy kryzys w Zjednoczonej Prawicy natychmiast politycy Porozumienia autostradą jadą do TVN24, są tam gwiazdami, nadzieją dla polskiej demokracji i pomagają atakować rząd. No, w naszych specyficznie demokratycznych warunkach, gdzie ta nierównowaga medialna jest gigantycznie po stronie liberałów i lewicy, to jest nie do wytrzymania. Młodzież jest bojowa, proszę państwa, Porozumieniu. Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia, pytana, poproszona o skomentowanie słów Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym powiedział,
nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie w domy Alpach, powiedziała, że te argumenty Kaczyńskiego są śmieszne i niepoważne. Andrzeju, no chyba jakoś tak oliwy na te wzburzone fale młodzi politycy Porozumienia nie chcą. Jeszcze jeżeli dodamy do tego, że zdymisjonowana przez premiera Morawieckiego wiceminister od Jarosława Gowina, potem powołana przez Gowina na stanowisko swojego pełnomocnika, to już niestety premier nie miał nic do powiedzenia i trochę mu Gowin zagrał na nosie, no zastąpiła Tour de Konstytucja turem po mediach. I w dalszym ciągu te tezy, za które została de facto zdymisjonowana, powtarza, więc chyba tutaj woli takiej, nie wiem, ja ciągle odnoszę wrażenie, że Gowin bardzo by chciał być wyrzucony z tej koalicji, a jednak nie bardzo mu się to udaje. No tak, o tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza wyjście z koalicji dla Jarosława Gowina. Moim zdaniem to jest polityczny niebyt, bowiem on wszędzie ma, mówiąc kolokwialnie, mocno nagrabione. Z PO odszedł, też ich zostawił, przeszedł na stronę prawicy. Nie ma opinii lojalnego koalicjanta i powstaje pytanie, czy gdzieś tam na boku nie dogadał się z Donaldem Tuskiem. Wydaje się, że raczej nie, bowiem Donald Tusk w czwartek całkiem tak dosyć krytycznie się wypowiadał o Gowinie. Być może jest to zasłona dymna, ale raczej nawet gdyby teraz przyjął do siebie Gowina, to wcześniej czy później, a bardziej wcześniej, przy najbliższej nadarzającej się okazji, pozbędzie się go i wtedy Gowin jest w polityce już nikim. Cały projekt w ogóle Porozumienia, bo tak, jeśli mówimy już o pani Magdalenie Sroce, to ja pamiętam jej plakaty wyborcze jeszcze z 2015 roku tutaj w Gdańsku i nikt nie wiedział, kto to jest Magdalena Sroka. Głosowali tylko na nią dlatego, ponieważ była na listach i występowała jako PiS, blokując zresztą miejsce innemu kandydatowi z Pucka, który otrzymał taką samą ilość głosów jak ona. Ale był taki projekt, żeby dzięki Porozumieniu pozyskiwać elektorat z dużych miast, ten elektorat taki liberalny, i ten plan spalił na panewce. W związku z tym Gowin w tej chwili jako koalicjant jest praktycznie, no, nie spełnia swoich zadań, nie chce głosować tak, jak głosuje cała partia, i poza tym, że robi tylko wokół siebie hałas, z punktu widzenia partii jest absolutnie, Zjednoczonej Prawicy oczywiście mam na myśli, jest absolutnie nieprzydatny. W związku z tym nikt go prawdopodobnie wyrzucać nie będzie, a skoro sam chce odchodzić, to niech może wreszcie spełni te swoje zapowiedzi, bo jak do tej pory na nich się całe pobrzękiwanie szabelką Gowina kończy. No też jest pytanie, ile tam posłów ma Gowin tak naprawdę za sobą, bowiem z tych 11 to 9 głosowało do tej pory tak, jak głosował PiS, i przy wyjściu Gowina ilu z nich zostanie, też do końca nie wiadomo. W każdym razie, jak twierdzi Jarosław Kaczyński w tymże właśnie wywiadzie dla PAP-u, specjalnie nie obawia się wyjścia z Gowina, bo jakoś tę większość prawdopodobnie będzie mógł dobrać. W związku z tym dochodzimy do triares, jak mówili Rzymianie, czyli do tego trzeciego szeregu, ostatniego. No i sprawy się wyjaśnią. PiS z Nowego Ładu nie ustąpi, o to może być Gowin spokojny. Tak samo z Lex TVN. No i zobaczymy, co podejmie, aczkolwiek to, że on wyjdzie z koalicji, to ręki sobie za to uciąć nie dam. Prawdopodobnie tak, ale mówię, zakładać bym się nie zakładał. Podobnie jak ty myśli profesor Rafał Chwedoruk, którego opinię publikuje portal wpolityce.pl. On też mówi, że właśnie miał być takim frontem, Porozumienie miało być takim frontem, żeby zyskać wyborców wielkich miast, ale to się nie udało. Notowania nawet nie drgnęły w tych ośrodkach. I z punktu widzenia strategii jego obecność Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy
nie ma sensu. I jeszcze profesor Chwedoruk, Kuba, zauważa, że gdyby Gowin miał gdzie odejść, to by już dawno odszedł. Jest jeszcze inna sprawa związana z tym, jaką siłą dysponuje w Sejmie, bo ta większość sejmowa jest bardzo ważna dla Zjednoczonej Prawicy. Otóż myślę, że obok tego pytania należy postawić drugie pytanie. A co może Gowin, jeżeli rzeczywiście, tak jak mówi profesor Chwedoruk, nie bardzo ma gdzie przejść, to co on ma do zaoferowania tym posłom, którzy z nim by teraz odeszli? Bo przecież nie ukrywajmy, no, celem polityka jest to, żeby po dobrze przepracowanej kadencji znowu się znaleźć na listach wyborczych. Komu może takie miejsca na liście wyborczej zaoferować gdzie indziej Jarosław Gowin? On nie ma takiej karty przetargowej. Nie ma takiej karty przetargowej. To jest największy problem strategiczny porozumienia Jarosława Gowina na tę chwilę. Ale mają też kontrzasu. Przerwało mi połączenie. A mianowicie umowa koalicyjna w Zjednoczonej Prawicy dała dosyć mocną pozycję koalicjantom, Solidarnej Polsce i Porozumieniu. My szczegółów nie znamy, ona ta umowa. Ale podobno w tej umowie nie ma mowy o miejscach na listach. A no właśnie, ale w tej umowie jest napisane, że resorty się należą koalicjantom, czyli PiS może tylko w jeden sposób wyrzucić Gowina z koalicji, a mianowicie dymisjonując go ze stanowiska ministra. I wtedy to już będzie wina PiSu i wicepremiera, więc wtedy to będzie wina PiSu. Ale nie ma w tej umowie, wszystko na to wskazuje, takich zapisów, że sobie ten minister czy wicepremier nie powinien pewnych rzeczy robić, tak? Nie powinien występować przeciwko własnemu rządowi w mediach, nie powinien debaty wewnątrzrządowej przenosić do opozycyjnych mediów. Więc jakby Jarosław Kaczyński, mimo tego, że trzyma krótko tych swoich koalicjantów, to jednak dał im pewien kredyt zaufania. W pierwszej kadencji Gowin mógł robić wszystko w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Podpalił te uniwersytety, płoną do dziś, ale Jarosław Kaczyński mówi, jesteśmy koalicjantami, ty robisz to, ja robię to. A teraz pozwala, bo takie jest twarde prawo zapisane w tej umowie koalicyjnej. I to sprawia, że Jarosław Gowin może sobie swobodnie sytuację patową w koalicji rządzącej wykorzystywać. No dobrze, ale przecież Jarosław Kaczyński ma narzędzie, żeby ukrócić, że tak powiem, ale ten proceder. Zdymisjonować Gowina. Ale wtedy Gowin urośnie do rangi bohatera i wzrosną jego notowania po tej opozycyjnej stronie. Prawda? No nie wiem, co prawda Andrzej wspominał tą wypowiedź Donalda Tuska na temat Gowina, w której Donald Tusk powiedział, że jest odpowiedzialny za całe zło, za te zło, które PiS od 6 lat robi, no ale gdyby się pokajał, prawda, i teraz jest pytanie, gdzie jest ta kanosa. Tylko musi być twardy, żeby to zrobić. Tak, tak, to prawda. Gdzie jest, powinien mieć coś, mówi Donald, powinien mieć coś, Donald Tusk mówi, powinien mieć coś w spodniach, nie będę państwu mówił, co, ale państwo wiecie, co, i tak dalej, i tak dalej. No i co, i gdzie jest ta kanosa Jarosława Gowina. Już co prawda pani minister Kornecka, która dzielnie bojkotuje plan Polskiego Ładu w mediach opozycyjnych, dostaje kwiaty od opozycji, jest chwalona przez wicemarszałka Senatu, pana Kwiatkowskiego, który mówi, że realizuje nasz program, chce realizować nasz program. No więc wszystko to zakrawa na jakąś no, tragifarsę de facto. No jeżeli, powtórzę raz jeszcze, jeżeli Donald Tusk dogadał się z Gowinem, to Gowin tę koalicję raczej na pewno opuści. No ale tego do końca nie wiemy, bo jeżeli nie jest dogadany, no to czeka go polityczna praktycznie próżnia albo takie właśnie popisowe czołganie się i założenie pokutnego wora i udanie się do kanosy. W tym przypadku tą kanosą będzie Donald Tusk i koalicja Ponieważ obywatelska. Będzie kończyć, tak, to myślę... pytanie na koniec i proszę obu panów jednym zdaniem. Andrzej, od ciebie zaczynam. Nasze pytanie główne. Czy PiS ulegnie ultimatum? To nie słyszę. Andrzej nie słyszy. To ja nie słyszę, Andrzej. Kuba. Może ulec. Nie powinien. Ale ta sytuacja polityczna, presja Unii, kłopoty zagraniczne, Biden, staruszek nierozumiejący, presja Rosji, sytuacja Polski jest bardzo poważna. My musimy to uwzględniać w ocenie polskiego rządu. Bardzo poważna. Andrzej nas słyszy czy nie? Nie słyszy. Już nie. Kończymy zatem, proszę państwa. Może będzie inna okazja, żeby Andrzej Potocki mógł swoją opinię wyrazić. Andrzej Potocki, Jakub Maciejewski, publicyści Tygodnika Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.